Dzień dobry Państwu, witam na konferencji prasowej Lewicy związanej z, jak to określiła moja koleżanka, wojennym stanem klimatycznym. Polska wstąpiła dzisiaj w nocy w zasadzie na taką wojenną ścieżkę, nie po raz pierwszy, ale w sposób bardzo mocno dosadny, z całą Unią Europejską. Jesteśmy dzisiaj czarną, węglową plamą na zielonej mapie Europy. Na mapie Europy, która chce być zielona, która chce przechodzić sprawiedliwą transformację energetyczną i która na tę transformację energetyczną chce wydać 100 miliardów złotych. Polski premier, mimo że obiecywał swoim exposé, że będziemy żyli w lepszym środowisku, że będziemy rozwijać nowe technologie i że będziemy krajem, który aspiruje, żeby być częścią tej nowoczesnej Unii Europejskiej, zaprzeczył swoim słowom. Okłamał Polki i Polaków. Postawił na lobby węglowe i postawił na rosyjski węgiel, który jest sprowadzany masowo do Polski po to, żebyśmy mogli sobie z niego korzystać. Jesteśmy odstawieni przez premiera Morawieckiego na boczny tor i będziemy za to płacić zarówno my, jak i nasze dzieci, jak i nasze wnuki. Jest nam wstyd i jest nam przykro, że premier polskiego rządu stawia interesy bardzo wąskiej grupki ludzi ponad interesy nas, naszego zdrowia, naszych kieszeni i naszej przyszłości. Oddaję głos Andrzejowi Rozenkowi. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Ja mam taką tabliczkę, na której jest napisane 75%. To tyle ludzi w Polsce popiera odejście od węgla. 69% ludzi w Polsce popiera przyjęcie celów klimatycznych, które proponuje Unia Europejska. Dzisiaj wiemy, że premier Mateusz Morawiecki postanowił zastanawiać się nad tym tematem. Dzisiaj wiemy, że premier Mateusz Morawiecki wyznaczył nam pewien cel na osi czasu. Ten cel brzmi 2070 rok. To już nawet nie jest zabawne, proszę Państwa. Czy przywódca państwa w kryzysie, a cały świat jest w kryzysie klimatycznym, może się zastanawiać, czy prawdziwy przywódca państwa, które znajduje się w kryzysie klimatycznym, może mówić o tym, że osiągniemy cel klimatyczny w 2070 roku? Panie premierze Mateuszu Morawiecki, w 2070 roku, jak wszyscy będą robić to, co pan, to Bałtyk będzie sięgał prawie do Warszawy. Niech się pan zastanowi nad tym, co pan robi. Niech się pan zastanowi nad przyszłością naszych dzieci, naszych wnuków. Niech się pan zastanowi nad przyszłością cywilizacji ludzkiej i podejmie właściwe decyzje. Właściwa decyzja jest jedna. Europa musi być liderem, jeżeli chodzi o walkę z katastrofą klimatyczną. Bo Europa ma najwięcej na sumieniu. To Europa wyprodukowała najwięcej CO2 w przestrzeni historii dziejów. Od momentu, kiedy rozpoczęliśmy rewolucję przemysłową, to Europa jest największym trucicielem. Dlatego na nas spada obowiązek moralny walki z tym zjawiskiem. Mateusz Morawiecki wydaje się wypisywać w ten sposób Polskę z Europy. Mateusz Morawiecki mówi, Europa to oni, a my? No właśnie, jest pytanie, my kim jesteśmy, skoro nie jesteśmy Europą? Dziękuję bardzo. Zapraszam Hannę Gil-Piątek. Hanna Gil-Piątek, Klub Lewicy. Szanowni Państwo, ja mam tutaj czek. Czek na ponad 12 miliardów złotych. Tę sumę stracimy corocznie z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji Energetycznej tylko dlatego, że pan premier wprowadził nam dzisiaj klimatyczny stan wojenny. Ogłosił to, głosując na to, że Polska będzie w tej chwili wstrzymywać się przed zaakceptowaniem europejskich celów klimatycznych. Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Energetycznej, Europa przeznacza na niego ponad 100 miliardów euro. Więc do Polski ta suma, około 12 miliardów złotych, trafiałaby rocznie. Pomyślcie Państwo, ile tracą na tym pracujący w kopalni w Bełchatowie. Tam kończy się węgiel. Trzeba będzie zrestrukturyzować tę kopalnię. Rząd nie ma na to pomysłu. A to mogłyby być pieniądze, które trafiłyby do regionów, które w tej chwili muszą od węgla odejść, bo tak po prostu już musi być. Dziękuję bardzo.